Witajcie, dzisiaj gramy w Wota Blitz. I tak, to jest taka duża odmiana od tego normalnego Wota. Ale jeszcze coś. Dobra, jest git. Chyba. Ale dobra, to jest taka odmiana. Dzisiaj dobijamy sobie 7 tier niemiecki, jakim jest Tiger P. Potrzebujemy milion 395 tysięcy. Mamy na razie tyle i sobie gramy silencerem, którego dostałem za darmo z nie wiem czego. Tak po prostu. Nie wiem czemu, ale tak wyszło. Nie to chcę. Aha, bo ruch oporu. I później można Swindlera. Ale jak to? A na końcu jest. To jest 9. Na końcu jest Fanrig. Czołg. Dobra. Czyli jestem na razie w fazie silencera. I przechodzimy do bitwy. Dobra. Już jesteśmy w bitwie. Wylosowało nas na 6 tier. Siódemką, oczywiście. Więc dobrze. Nie jest źle. Jakie mają niszczyciele Jacksona i SMV? To? SMV. SMV. Tam jest. Nasz silencer nie potrafi przebić tego SMV. Nigdy chyba nie próbowałem przebijać SMV, ale... A nie, jednak przebijałem kiedyś. Dostał w gąskę. Za zero. Kapują. To nie jest dobre dla naszej drużyny. Jak oni kapują, to... Krzyż już może być po ptakach. Ale ich tam jest od groma, więc... Samemu tu w ogóle nie dam sobie rady. Nie ma tu nikogo z naszej drużyny, kto by mógł mi pomóc. No i dostałem stamtąd. Zapomniałem, że to może być ogień krzyżowy. Dobra, nie obkrąża. Nie objeżdża. To dobrze. Naprawdę nienawidzę obkrążenia w tej grze. Dostał. I dostałem z 230 od niewykrytego celu. Więc tu bardziej agresywnie i się cofam i dostałem kolejną pustkę. Dobra, to nie będzie na pewno dobra bitwa. Dla mnie. Zwłaszcza, że kapują. Też w ogóle. I tego nasz runa można byłoby. Znaczy Jackson to jest. No i umarł. Zniszczony. Tam tego KW3 zostało. Jadę agresywniej. No to KW3. Ono powinno więcej mi pokazać. Cyk. I cyk. Leży. I jeszcze jest SMV. SMV będzie ciężej przebić. Jest znacznie ciężej, ale jest tyłem, bokiem, dostał, no już jest skończony, tak szczerze, no to, co ja tu więcej mogę w tej bitwie zrobić? No, i wygraliśmy tą bitwę.
Oto tabelka końcowa. Zajęliśmy trzecie miejsce. Nie najgorzej, ale mogło być lepiej. I lecimy do następnej rundy. I tu losowanie na kolejny znowu na szóstki i w przeciwnej drużynie też jest Silencer. Więc po prostu sobie zajmijmy jakąś lepszą pozycję niż wcześniej. A właśnie, bo wy nie wiecie kiedy wcześniej, ale no. Wtedy graliśmy na ósemki. Brałem, ale dobra, nieważne. Tu sobie ta pozycja jest spoko, bo mam przestrzał na tą stronę, jak i też na tamtą. Tylko że ta VKH mi tu zasłania. Więc ja bym wychylił na Toga 2 i bym w niego raz pestkę załadował i drugi raz. I ten Tog nawet się nie zorientował, że chyba w niego strzelę. Znaczy, na pewno wiedział, ale jest skupiony na inny C. Wow, wow. Dobra, to nasz. Jego błąd, odwraca się tyłem. Dostał ode mnie dwie pestki, a ja się zagalopowałem i pojechałem za daleko. Nie no, dostałem od tego Silencera, to jest skupienie na mnie już dosłownie. Jestem chyba za łatwym, jestem łatwym celem. Dlatego jest na mnie skupienie. Tok 2 dostaje, on go kończy, dostaje taką pestkę, że aż wybucha. Rykoszet. O, to już nie będzie dobra bitwa. Jakoś bardzo. Jeszcze mogę stąd wybrnąć z tego. O, ale jest na tą stronę skupiony. Niech ta VK oberwie od niego. To będzie najlepsze rozwiązanie. Że ta VK od niego dostała. Ja tu przyładuję pierwszą pestkę i drugą. A, i w drugiej nie wtrafiłem. Aha, to jest Tiger P. Jezus Maria. Sorry za pomyłkę. Ha, to jest Joch w ogóle. To dlatego go po wieży przebić nie można. Dostał dwie pestki ode mnie. Nie jest zła jednak ta bitwa. Jednak ten Joch ma strasznie dużo HP. Wow, 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 plecy, 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 plecy. To już nie jest takie zadowalające. No i padłem. Że tego już nie wygramy. Została tylko jedna osoba. Więc czekamy na tabelę końcową. I widzimy się za chwilę. I tabelka końcowa się prezentuje w ten sposób. Zajęliśmy pierwsze miejsce, pomimo że nie zostaliśmy ostatni na placu bitwy. I tak dobrze. Dobra, to była bitwa, tylko że niestety przegrano, ale nie była zła. A więc widzimy się po prostu w następnej bitwie. Znowu widzę losowania na szóstki. To dobrze. Jadę oczywiście na tamtą flankę, bo moim zdaniem tam jest bardziej opłacalnie niż tam, gdzie jeden silen zaruszył tą górkę. Po prostu łatwiej mi kogoś przestrzelić, a to jest wybór graczy, nie mój. No i nie, to jest ogień krzyżowy już od razu. To jest już ogień krzyżowy, to już jest poraż. Nie wiem, że ty. No dobrze, dobrze i tak nam idzie tutaj. Skończył go. Teraz czekać na tą Skodę. Ten Su. Co, ile? Ora, ten Su to kurde ma potężne jednak to działo, kurde. Połowę HP. To jest dosłownie większość mojego HP. Wstaje Tiger P. Ja pod tego Su nie wychylę. Ma za potężne działo. Przecież ono nie ma na hita. Ora, teraz bym mógł wychylić, bo to Su na pewno krótko nie przeładowuje. Fajnie. Tiger P tam.
przebity po włazie. I teraz na tej flance ostatnie starcie z Tiger MP. Nie powinno być to ciężkie. Chociaż jest na mnie skupiony. Sorry, zapomniałem dać tą tabelkę, ale jesteśmy już w nowej rundzie. Którą postaram się wygrać, bo jak najszybciej chcę mieć już tą ten czołg, na który zbieram. Emil do mnie strzelił. No to ja już tu tak naprawdę nie mam nic do... Ja już tu nic nie mogę zrobić w tej chwili. Mogę tak jak on tędy tu przyjechać, oddać strzały w Tigera P. Nie mam drugiego pocisku. No i na jednej flance już przegraliśmy. No to w sumie nie, jeszcze nie. Jeszcze nie do końca przegraliśmy. Kurde, już stamtąd dostałem. Co mi zasłonił V tego Tigera, ale zabity. Oni przegrali na tej flance, chociaż nie, jeszcze Emil tu żyje i su 152. Chyba nie mają na mnie bicia z tej strony, nie? Ta flanka już jest przegrana. Nie zajmujcie tego C, tylko chodźcie mi pomóc. Wow. Nie wiesz. Nie no, świetnie. Żaden z nich nic nie ruszył się w ogóle. No i teraz jakoś jadą. No to kolejna bitwa, którą postaram się wygrać. Oczywiście tamte się nie udało przez mądrych uczestników tej gry, graczy, którzy ze mną grali. Otóż mieli oni więcej, mniej niż minus miliard IQ. Tamten silencer chyba ma tyle samo. Jadąc na otwartą przestrzeń, nie snajpiąc. Oczywiście, jak ktoś nie wie, to jeszcze silencera można tego zdobyć. Jak to mogę nagrać? W sumie nie, nie wiem jak. Po prostu tam jest takie coś i stamtąd się skorzysta, nie? Schował się. Skubany. Tiger 131. Sam pewnie coś jest. KW1S nabrało odwagi i... Pojazd przeciwnika zniszczony. I wyjeżdża na Tigera 131 oraz na Tigera P.
No, poczuło się odważniej, no to wyjechało, no co miał zrobić tym KW-1S. Tego Tigera 131 mogę farmić, bo ma słabszy pancerz niż Tiger. I to, no dużo słabszy pancerz. Ale już tak tego Tigera P nie mogę tak farmić. Ładnie. Dolną płytę, nie wiem. Nie wycelowałem sobie. Dostałem od niego. Fajnie, że kierowca dostał. Cudownie, że kierowca dostał. Ło, co się na mnie patrzysz? Nie patrz się na mnie. O, nie patrz się tak na mnie. Nora, padł. Silencer z tamtej strony. Flanka tamta upadła. Ale to nie jest problem. Bo my to wygramy. Jeszcze gdyby tamten, ten silencer tutaj się wiedział, co się święci z nami. A święcić się dobrze nie święci. Ja zostałem z boku oczywiście. Oto tabelka końcowa, drugie miejsce, mogę się tym pochwalić. No i lecimy do następnej bitwy. Witam w kolejnej bitwie, tym razem na same 7. Ta bitwa powinna być lepsza niż tamta. Przynajmniej bym chciał, jadę w sumie z Tigerami. Nie wiem, czy to dobry wybór. To są czołgi polne. W sensie polowe, nie polne. A więc... Może jest to dobrze, że z nimi jadę. Ja tu już gdzieś powinienem stać i kampić i nic nie robić naprawdę, tylko snajpić. Tam jest ja. J Panther. O, którego nigdzie nie przebije. Dostałem od Tigera P. Ale ja jestem, no i od J Pantery. Oczywiście, od każdego muszę dostawać. To jest dla mnie free damage. W sensie, oni mają taki na mnie free damage. To jest pojazd, na którym się ludzie fokusują, bo nie ma on pancerza. Dosłownie, ten pojazd to papier normalnie. No ja dostałem od tego Tigera. Się nawet skontować nie da. Tym jak przeciwnik jest na tobie skupiony, to szybko się cofasz i wtedy możesz się skontować jakoś. Tak to. Nie da się skontować. A i oni nas kapują. Mała. Skapują nam bazę. Nie, no Tiger od pleców, ty kurde. Obsikana mała dzidzio. Nie, już myślałem, że skontuje jakimś cudem, albo w sensie, że odbije, ale... Co to jest? A joch to jest. No to tabela końcowa, zajęłem 4. miejsce, bo umarłem przez tego Tigera, ale i tak była dobra bitwa. Jesteśmy już w bitwie. Gramy na 6 tiery oczywiście. Nie, tu będzie tragiczny ten silnik. Ja już to widzę. Km/h na godzinę, prosto. Się boi do tyłu.
dostał mocno. Dość. Mocno. Są ciebie, ale. To na razie pali tyle, ile normalna fotka. Bijam cały czas od jakiegoś. Czołgam, nie czołgam się. Znajdź mi Lixpot i nie przebije. Musiał poczuć. 255, 4, 3, 2, 1. AT-7 stoi w ładnej pozycji. Dostał 227. Zwykłym pociskiem. I został rozwalony. To była to ostatnia bitwa. Srebra. I to jest oto tabelka końcowa. Tiger 1 na pierwszym miejscu. Zrobił więcej szkody i w ogóle wszystko więcej. No ale tak, drugie miejsce. Spoko. Dobry. I to. I w sumie silnik, na silnik zbieram, bo tragicznie jest w tym pojeździe. Jeśli wam się filmik spodobał, strzelcie oczywiście łapkę i subika z dzwonkiem. I żeby być na bieżąco. I pa!